Hej, 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 siema wszystkim, tu Kamrus. Witam was w tym razem definitywnie ostatnim odcinku z serii Zagrajmy w Spooky House of the Jumpscares. Schodzimy na ostatni poziom, który zapewne jest tym samym poziomem, który był zawsze, ponieważ te pomieszczenia wszystkie się przemieszczają. Idziemy walczyć z gołą tytana i z, nie wiem, jakąś babką w wodzie. Nara. Let's rock! Jak ponuro. Jak spooky! Dobra, do przodu. Ściany według bohatera są tylko przemalowane. Kompletnie mnie to nie dziwi. Kompletnie. A więc... lecimy. Okej. Okay. Zmiana udźwiękowienia. Chodźmy tutaj. Pamiętam, że na prawo właśnie drzwi były zamknięte. Co jest? Okej. Okay. Myślałem, że jakieś nowe pomieszczenie. Tak, to jest jakieś nowe pomieszczenie. O. Okej. Okay. Jest ciemno. No i zajebiście, co jest? Raport z poszukiwań czegoś tam jeden, nie wiem. Więcej wielorybów zostało... odnalezionych gdzieś tam i znalezione martwe. Nie wiem, wieloryby umierają, biedne wieloryby. Rip in peace. Hello? Jest za ciemno, żeby widzieć. Nie podoba mi się to. Zamknięte. A, tutaj przyszedłem, spoko. Co jest? Report numer 4. Wieloryb 015D umarł szybciej niż przyszliśmy. Wow! Wieloryb. Żałuję, że mnie nie było wtedy. Wygląda mi to na orkę, nie na wieloryba, ale okej. Dużo angielskiego. Ale ogólnie zginął przez jakiegoś pasożyta. Mogę to rozwalić? Okej. Okay. Hello? Jest za ciemno, żeby coś cokolwiek zobaczyć. Zniszczone. Są tu jakieś... coś tu miałem zrobić? Hello? 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 Może usiąść tutaj? Widzieliśmy już wieloryba. Dobra, tutaj nic nie ma. Za ciemno, zniszczone. Zniszczone, mam się cofnąć czy co? Tak! Miałem się cofnąć, okej. Okay. Nie chcesz otworzyć? Myślę, że woda jest zbyt wysoko, co? Hello? Gdzie jestem? Nie wiem. Latarnia, spoko. To mi wygląda jak nie wiem. Okej, mogę teraz przejść. Wieloryb miał jakiś tam miał odgryzienie. To jest dużo tutaj skomplikowanych słów, których nie rozumiem. Facebook. Mera, wybaczcie. Zignoruję to, okej? Bo pieprzenie się z tą grą jest zbyt... irytujące, zamknięte, zniszczone. A, ja mam tędy przejść, wiem gdzie mam iść, już sobie przypomniałem. Tędy? I teraz tu. No! Posrało was. 1, 3, 3. No nie, nie działa! Fuck. Może powinienem czytać te listy. Jak wyjść z tego? O mój Boże. Tutaj się pojawi ta głowa tytana, czy co? Woda jest zbyt wysoko, nie przejdziemy. Fabuła. Czemu chcieli dodać do tej gry fabułę? Tutaj nie byłem. Okej. 4, 1, 3, 2. Nie jest to istotne. Chcecie sobie przetłumaczyć, to sobie przetłumaczcie, ja mam to w dupie, tak szczerze. Tą całą fabułę. Tak po prostu mam to w dupie. Okej. Okay. 4, 1, 3, 2. O, udało się, zapamiętałem. Klucz. Spoko. I co to jest?
Okej, czy ogólnie to wszystko tonie chyba. Dlatego wyskakiwało. Wow, się wystraszyłem. Dlatego wyskakiwało, że jest za dużo wody. Spoko, te drzwi były zamknięte, czy nie? Tutaj były zamknięte. O mój Boże. Nie? Tutaj byliśmy, to nie było to. Fuck. Akurat teraz daliście fabułę, co? Wow, dobra, generator, spoko. A, okej, wypompowałem tą wodę. Co to jest? Słyszałem dziewczynę, albo zwierzę, albo coś. Śpiewało do mnie. A, odpaliłem już to, dobra. Czyli będziemy walczyć z tą syreną, która ogólnie chce naszego penisa, jak każdy z tych specimenów. Okej. Po prostu nie podchodzimy do wody. I będzie okej. O mój Boże. Dobra. Gdzie ona jest? Fak. Dobra, chyba jej tu nie ma. Czyli my będziemy w wodzie, przypomina mi się amnezję. Wszystkie te rzeczy się proszę pieprzyć. A, ogólnie ona została za tymi drzwiami, nie? Dobra, musimy chyba przejść. Słyszę jej śpiew. Czyli pewnie jak będziemy na tych skrzynkach, będzie okej. Potrzebuję klucza. Dobra, tu jeszcze nie ma, on jest zapieczętowany za tymi. Kluczu, gdzie jesteś? Jesteś moim kluczem do zwycięstwa. Zniszczone. Hello. Tutaj weszliśmy. Tutaj? Zniszczone. Fajnie, dzięki bro. Jesteś bardzo pomocna. Zebrało mi się na gazy. Mam nadzieję, że was to interesuje. Bardzo nieprzyjemne uczucie. W momencie, kiedy próbuję się skupić i znaleźć ten pieprzony klucz. Tędy droga? A tu jesteś, kluczu. Dobra. Czyli ogólnie mam przejebane, jak tu wejdziemy. Hej! O kurwa. Spiedalamy. Nie. Powinien się rozejrzeć najpierw. Bo cię pojebało. Ej, no mam do niej podejść? Posrało cię chyba. Chyba cię pojebało. Szybko, 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 szybko. Spieprzamy. 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 A, biegiem, biegiem. Ona będzie nas łapać. Ona chce nas zabić. Ona chce nas zgwałcić. Dobra, odpocząć. Szybko, szybko, szybko. Ciekawe, czy można złapać za tych skrzyń. W sumie nie chcę ryzykować. Nie chcę ryzykować, biegiem przed siebie. O, o, o! Biegiem, 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 biegiem. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Szybko, szybko. Dobra. Obym nie trafił na jakieś drzwi zamknięte po prostu. Bo to było okropne. Spoko. Gdzie ja jestem? A, tędy. Spoko. Widziałem przed siebie, byle... Ło. Okej, jak jesteśmy tutaj, to ona nie biega za nami. Czy jak jesteśmy w wodzie, ona biega za nami. Spoko. Spoko, dobrze wiedzieć. A, tędy? Spoko. Spoko, spoko, spoko. Dobra, czyli coś a la amnezja. Dokładnie a la amnezja. Oh! Fuck! Łak, mi wyskoczyła przed mordą. Co za pieprzona szmata. O, się wystraszyłem. O, myślałem, że się zesnę ze strachu. O mój Boże, co to było? Ile jeszcze? Nic nie słyszę. Dobra, słyszę dalej. Spoko, spoko, spoko. Wszystko pod kontrolą. Czy nie zamieną drzwi? Może nie? Uparta sucz. Ale ja znam twoje sztuczki. Wow. Brr, 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 brr.
Ale powinno śpiewać, skoro to jest sirena, syrena, to powinno śpiewać, czyż nie? Syreny śpiewają i w ten sposób zwabiają swoje ofiary, żeby potem je zeżreć. Przed siebie. Proszę won! Nikt cię nie lubi! Nie masz nawet istotnych części ciała, żeby się ktokolwiek tam zainteresował. Okej. Okay. To jest dość proste. Fuck! Trochę wolno. Pazury ma! To akurat nie można, tego nie można powiedzieć, że nie ma. O mój Boże. Poszła won. Chcę stąd wyjść! Jest mokro! Nieprzyjemnie! Opa. Pięknie. Ile jeszcze tych pieprzonych drzwi? Przed siebie. To słusznie jest szybka. Go. Ładowanie staminy. Wyobraźcie sobie, co by się działo. Była bardzo blisko. On chyba przyspiesza. Jeżeli czym dłużej stoimy w wodzie, nie? Coś takiego. Tak mi się zdaje, to wnioskując po głosach. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy nie mogli biegać przez spółki, tak jak to było wcześniej. Fuck off. Dobrze, że jest tu tyle skrzynek. Przecież powinno z czasem zmniejszać ta ilość skrzynek, ale odstępy są małe, więc to jest dość proste. Że ta gra nie jest raczej nastawiona na to, żeby była trudna, nie? O, chyba spokój. Tak, nie słyszę. Dobra. Jej. Tyle dobrze. No! W końcu! Czyli co, został nam chyba ostatni boss, bo już więcej nie ma specimenów. Jeśli mnie pamięć nie myli. Okej. Dobra, lecimy przed siebie. Bo nawet jest, że mamy to za sobą. Pieprzona. Dobra. Go. Teraz może będzie save, raczej wątpię, co 50 pomieszczeń nie było save'ów. Chyba, że to było pomieszczenie 250 na 750. Okej, okay, nie ma muzyki. Pewnie pojawi się jakiś randomowy jeszcze, czy nie randomowy, jakiś z poprzednich specimenów. Zanim dojdziemy do... No, oprócz jednego chodziło mi. Wykrakałem. Ale pewnie przy ostatnim pomieszczeniu będzie ostatni specimen. Czyli głowa tytana. Nie, raczej to... O Boże. Locked. Jeszcze jeden specimen? Co jest? Nie podoba mi się to. Może to było jakieś specjalne pomieszczenie po prostu. Nowe. Bo nie wiem, dodali w update'cie czy co. To nie powinno na mnie chyba nic wyskoczyć. Znaczy chodzi mi o specimen 1, dobra. Może tym razem się odblokuje to. Na cholerę dali to. Tutaj było... 13. 13 to było co to? Syrenka, dokładnie. No dobra, no to nic ciekawego. Nic nowego w sensie. Won. Pierwsze pomieszczenie, gdzie była spuki. Nie wiem, klasa. O! Dziwne dźwięki. Może się pojawia ten ostatni koleś. W sumie nie wiem, czy będzie w 1000 pomieszczeniu last boss, tak podejrzewam, tak słyszałem od widzów. Coś podobnego takiego jest. Może mnie w konia robili. Może tego typa spotkamy wcześniej. I może mam uciec do 1000. Kto wie? Słyszę dziwne dźwięki. Nie podoba mi się to. Ale już jesteśmy tak blisko końca gry. W końcu! Nie wiem. Kto wytrzymał aż tak długo? Hop. Nope. Dobra, dwa razy prawo. Do przodu. O, i tu. Dobrze. O mój Boże. Nie wiem co to jest! Pomocy! Ona znowu chce mojego penisa. Nie. Boże, ona jest naprawdę niewyżyta. Nie powinienem machać. O mój Boże. Won ode mnie. Ale przeniknąłem przez nią. Bez końca duchem, nie? Masz, biłem się w ciebie. Nie wystarczy coś takiego?
Chcesz na dłużej, co? A, nie. Okej, dobra, rozumiem. Pomocy. Ta muzyczka. Tak bardzo nie pasuje. Oby nie było tych pieprzonych przejść nad przepaściami, czy co to tam było. Teraz mamy spoko przemyślenia, po prostu biegniemy przed siebie, nie? Ale jeżeli będą te pieprzone wygibasy, zawijasy... Dawno ich nie było w sumie. Dobra, Kamros, nie krecz. Dobra, uciekliśmy. Czyli prawdopodobnie będzie last boss. Znaczy wątpię, żeby coś wyskoczyło w przeciągu 10 pomieszczeń. Czy teraz pewnie tak. O, może tym razem coś się pojawi. No, w końcu. Jeszcze jeden specimen? Czy co? No nie, nic nowego. Dobra. Out. Out, powiedziałem. Przed siebie jeszcze 7 pomieszczeń. Ciekawe, co, jak będzie wyglądała walka. Nie mam zamiaru sprawdzać specimenu, sprawdzę tylko to. Error. Byłem po prostu ciekawy. Dobra. Ło! Okej. Okay. Pilar. Spoko. Dobra, no. Chyba... Pomyślenie 99... Mam nadzieję, że to, co słyszałem, było za oknem, byłem otwarte. Ale... okej. Okay. Dobra, moi drodzy. It's the final countdown. Tududurum. Tududududum. Tududurum. Uwaga. Uwaga, 997, dzwonić na policję. Okej, okay, dzwonić na straż pożarną. Dzwonić na pogotowie. Okej, okay. Exit? Nie uwierzę. Nie można wyjść. Dobra. Serio? Czy on są? Hello? Serio? To po prostu... Tak się kończy gra? On się pewnie musi pojawić. Czyli w razie, gdyby coś mi wskoczyło na mordę. O! Dobra! A! Exit? A, bo rozwaliłem te łańcuchy! Hej! Jestem... na zewnątrz, nie wierzę. To jest pułapka. To jest pułapka. Nie uwierzę, żebyśmy wyszli na zewnątrz. Ściana. Tia. No, udało ci się, gratulacje. Okej. Okay. Oh. Musisz przejść ostatni test. Okej. Okay. Spoko. Co ja mam tam iść? Ty kurwo. No nie. A tutaj. Okej, okay, nie odwracałem się, myślałem, że stamtąd. Uwaga! Final boss! O ja pierdolę, chyba spojebało. Co jest? A. Nie obchodzi mnie to, nawet nie czytałem tego. Ja chcę go po prostu zajebać. Chodź tu! Co jest? Co jest? Kim ty kur... Co jest? Ło! Ło! To jest nagi koleś, chcę mam go zabić? Wow! Wow! Okej, okay, chyba mam tego po prostu unikać. Raczej do niego nie mam podchodzić. Wow, wypierdzielaj! 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 A! Tak to działa. Chodź kurwo, won! Aha! Aha! Dobra, zajebałem twojej kolesi. Co, myślisz, że taki cwany jesteś? You wanna fight? Ło, chyba cię posrało.
Chcesz się za mną respi? Okej, uwaga! Fireball! Fuck yeah! O, nie! Aaa, nie trafiłeś mnie. Jestem zbyt dobry dla ciebie. No, co? Myślisz, że mnie pokonasz? Myślisz, że te dildosy sprawią, że... Przepraszam bardzo, ale... To jest bardzo nieprzyjemne, jak mi pan zasłania ekran, bo rozumie pan. Ja po prostu pierdzielaj z tą łapą. Paszła won. To jest łatwe do uniknięcia. Przyprzona mendo. Dobra, fireballer, raczej nie będę podchodzić do niego. O! Aha! To myślę, że taki cwany? Aha! A teraz może cię pochylić. Nie mogę, jesteś nieśmiertelny. Czyli co, to jest walka, którą mam przegrać? I don't get it! Kurde, zajebana. Ej, co jest? Ty szmato zapier... Może ja go zraniłem? Nie wiem. Won ode mnie. Pieprzona w dupę. Wow, dobra, spoko. Zamknij mordę. Wypierdalaj, powiedziałem. Dobra, fireball. Do tego nie mam zamiaru podchodzić. No, komat mi! Dajesz! Ty wdowalona w dupę, mendo. Powiedziałem w dupę walona. Dobra. Nie wiem, czy to coś zmieniło, ale... Chyba mu zadaję obrażenia, nie wiem. Ej, won z tą łapą! Won z tą łapą, powiedziałem. Powiedziałem won z tą łapą. Nie wiem, co się dzieje. Chyba go zraniłem. Musiałem chyba. Wow, dobra, oberwałem. Oberwałem od fireballa po prostu. No. Nic nie widzę. Czy to jest jego krew, czy co? O, to jest dildo. Teraz. Wykorzystuję okazję, kiedy mogę. A, krzycz. Krzycz, Maciarzu, krzycz. Krzycz, dobrze ci tak. Dobrze, lubisz to, suko. Lubisz to. Wąs tą łapą. Wąs tą łapą. Ja sam sobie poradzę. Fuck. Jest jeszcze drugi. Nie jest. Jak to działa? Jak ja mam go rozwalić? A może teraz? Dobra, chyba nie. Chyba się trzeba odsunąć. Wow. Ha. Ej, no ludzie. Co się tu odpierdziela? No, pije go. A, łapa. Wąs tą łapą. Szybko! Zamknąć mordę. Nie wiem, co się tutaj odwala, no. Jak mam zakrwawiony obraz, mam go bić? Tak. Won ode mnie. No bije go, bije, nie mogę go pokonać. Może mam bić w to? Nie, raczej nie. Może to mam bić? Nie, raczej nie. To są jakieś dziwne łapki, kanapki. A, ile on ma życia? Może po prostu tak wygląda walka, jak go cały czas rani, ale nie wiem. Cholera jasna wie. Mendo pieprzona. Nic nie widzę. Czy to oznacza, że coś się dobrego dzieje? Czy ja mu zadaję obrażenia? Może ja coś z tego robię, no. No patrzcie, no. Ile ja mam cię bić? Gościu, dobrze się czujesz? Serio, ja zaraz wyjdę z tej gry i powiem, że mam to w dupie. Spieprzaj. O, co się dzieje? Wypierdzielaj, w dupie mam twoje obrażenia. Serio, nie wiem, co się dzieje, A może ja... O, zgadłem! A, dobrze, i teraz cię mogę napieprzać. O, ty kurde zajebana, kurde pierzewiona. O, dobrze ci tak, co? Gdzie mam fireball odbijać, zrozumiałem. Dobra, co na mnie przygotowałeś? Więcej tego? Czy tak normalnie to nie działa? Spoko.
Spoko, no dobra. Give me that fireballe. Dobra. A, teraz ty. Teraz ty, okej. No dobra, to jest easy. Easy game, easy life. Dawaj, dawaj, come at me. O! Już ci wywalono w dupę pieprzona. Aaaa, ty kurwa. A, no, dobrze się, dobrze ci tak, no, co? Teraz taki cwany, w kontakcie rozgryzłem. Jak rozgryzłem plan, jak grasz przeciwko tobie, takiś cwany. Nie, nie jesteś taki cwany, jesteś gówny. Jesteś gówny, mego. Wiesz, ile ja cierpiałem przez te 1000 pomieszczeń, żeby cię dopaść i zajebać? Ale ty nie zdajesz sobie sprawy. Wąs tą łapą. O mój Boże, on chce mojego. A, wszyscy tutaj są mojego. Dobra. No, już, 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 o, co, co? Myślisz, że jak mi krew leci na ryju, to nie pokonasz? No dawaj, dawaj tego fireballa, jednym strzałem odbiję, bam! Skłamałem. Dawaj ich więcej. No dawaj, 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 jeden starszy. Dokładnie. Upnę ci tego kutasa. Trzyma to za balona, dupę, dobra. No, teraz to działa. Trzy te... O, jest ich więcej. Okej, robi się trudniej. Robi się trudniej. On z tą łapą. Ło, dwie łapy. Dwie łapy kanapy. Ło, ło. I więcej tych. A, won ode mnie. Dobra, robi się ciężej. Nie próżnuje koleś. Ale ja cię kurwa zabiję w tutaj pieprzona mać. Ty szmato. Gin. Myślisz, że co? Że się ciebie boję? Nie, nie boję się ciebie. Możesz wybierać, możesz dawać milion tych łap. I takie wszystkie uniknę. Takich wszystkie uniknę. I tak się zapieprzę. Kurwa. Won ode mnie. Szmaty, dupę walone. Co? Fireballa ładujesz? No dajesz, dajesz, kurwa mać. Czemu to nie odbiło? O, ty, o, jesteś martwy, jesteś martwy. Kurwa, nie masz mordy. O, o, ty szmato zawalona w dupę. Potnę cię. Nawet nie wiesz, jak ja się katowałem przez ciebie. No, w końcu. Cześć, spuki. Gratulacje. Zrobiłeś to. To jest bardzo, było bardzo interesujące patrzenie, jak napieprzasz ten tym. Co, i what? Dobra, myślałem, że to się skończy jakoś poważnie. A, się zostałem ostatnim specimenem, badening, spoko. Czy prawdopodobnie nie było dobrego endingu, tak? Pewnie tak. Jej, dziękuję wszystkim za uwagę. Dzięki ci, twórcy gry, że skończyło się i tak źle. No cóż, to było na tyle. Hej, do zobaczenia. Już nie w kolejnym odcinku, tylko w nowej serii. Pewnie dokończymy Grandię 2, bo chcę. I nie obchodzi mnie to, że nikt tego nie ogląda. Wymyślimy jeszcze jakąś inną serię. Mam kilka bardzo ciekawych tytułów w planach. Od razu mówię, że mam ten beta, nie chce mi się nagrać, więc nie będę nagrywać, tak po prostu, no, nie chce mi się. Próbowałem nagrać, ale kończyło się tak, że mnie przeciwnicy atakowali. I w ostatnim odcinku widzieliście właściwie, jak walka w obronie zamku wyglądała. I tak jest z każdą walką, po prostu to jest zbyt trudne. Po prostu nie chce mi się tego robić. Więc, bye bye.